Odcinku z Roblox na moim kanale, jak widzicie, 2005. Samo mi się zbiera, jakim cudem. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, kupiłem te 400 Robuxów za te 30 zł. No i kupiłem, aby samo mi się robiło. No, teraz zdecydowanie nie muszę nigdzie chodzić. Więc mi to zdecydowanie pomaga teraz. I mi się wydaje, że to jest też lepsze też dla was, bo nie musicie ciągle chodzić jak ja. Gdzie, co i jak robię. Więc teraz możemy sobie wejść tam, powoli kończyć sobie tą strefę akwarium. Ten filmik, widzowie, nie będzie trwał jakoś długo. On będzie trwał 15, może 10 minut, ponieważ ja za chwilę wyjeżdżam z domu, ale mam nagrane filmy na zapas, więc będą. I przez tydzień, no przesadziłem, przez 5 dni nie będzie filmu z tego Tycoona, ale postaram się, aby był z innego. Dobra, zbieramy tutaj milion. Takie coś milion? Nieźle. Nieźle, że takie coś milion kosztuje. Dobra, i tu będzie Rzym jeszcze. Ciekawe. No ale okej. Zbieramy. I Rom Floor. Rom Walls. Roman Pickaxe. Strasznie drogie to wszystko. Coś ta podłoga się chyba nie zaktualizowała, tak. No nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że coś jest nie tak. Ale teraz dziwnie tak się czuję, że nie muszę chodzić, no bo to leci szybko. No na sekundę 5000 mi idzie, więc naprawdę sporo. Dobra, szybko tutaj niech mi się to zrobi, ale to jest mocny dodatek, bo nie muszę tak wszędzie chodzić. A zbieram mi ze wszystkich. Ja nie mogę, ta podłoga jest zepsuta jakaś. No zepsuta jest, jakaś taka dziwna ta podłoga. Ale dobra. No ale no niech będzie, niech będzie. Co tutaj jest? Tutaj mamy Rom Plants, ok, roślinki. Nie no, ta podłoga jest naprawdę jakaś dziwna. W poprzednim odcinku, widzowie, jak nie wiecie, ukończyliśmy tamtą strefę z dinozaurami. Zaczęliśmy trochę akwarium i teraz zaczynamy Rzym. Ale mi się wydaje, że teraz na chwilkę możemy przejść tu do akwarium. I zobaczcie, jak to wyszło, jakby ktoś nie widział. Tak o. Więc tak to wyszło. Ale teraz tutaj do Rzymu przechodzimy sobie. I kupujemy te roślinki, hop. Ale ta podłoga jest naprawdę dziwna jakaś. Mimo wszystko, ja chyba muszę zresetować Robloxa. Poczekajcie, widzowie, zrobimy to szybko. Wejdziemy jeszcze raz na tą mapkę. Tak, to jest taka mapka. Wejdziemy jeszcze raz, bo mi się wydaje, że coś się tutaj zepsuło. To teraz powinno działać. Ojeju, mnie tutaj dało. Ojeju. Dobra, lecimy sobie tam. Lecimy sobie od razu do Rzymu. Czy to wygląda jak Rzym? Może trochę. To już bardziej to wygląda jak Rzym. To od akwarium niż to. No nie wiem, ta podłoga jest zepsuta po prostu. Dobra, z tymi dywanami wygląda troszkę lepiej. Ale wciąż troszkę dziwnie. Wciąż trochę dziwnie. Ale ukończymy ten Rzym, nie wracamy już tutaj. Znaczy, jak będę robił taki, wiecie, taki podsumowujący odcinek, no to tak, no to wrócimy tutaj do Rzymu. To... do niego wrócimy. Ale dobra, oj, spadłem prawie. 230 tysięcy to kosztuje ile? Nie, nie to. No gdzieś tutaj było, 400 tysięcy chyba. No 400 tysięcy. Rom Entrance Roof. Okej. Ciekawe. Ale to może po prostu jest tak specjalnie zrobione? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wtrącajmy się w to. Błąd jakiś po prostu. No i nie będę w to wnikał, tak? Hop. Mamy zebrane w środku. Coś się dało? Nie. Nie no, ale XD, naprawdę. Co tu się stało z tym Rzymem? No nie mam pytań po prostu. Jakieś... Coś dziwnego się po prostu z tym Rzymem stało, naprawdę. Akwarium ma normalną podłogę. Nie wiem, wszystko ma normalną podłogę oprócz tego Rzymu. Ajajaj. Czemu wszyscy wychodzą? Czemu?
Dobra, nie wiem. Dosyć dziwne. Tutaj mi zbiera oczywiście kaskę. Nie muszę tak chodzić wszędzie. Nie no, naprawdę. Dobrze, że to kupiłem. Czuć różnicę. Przejdźmy tu. Nie. Udawajmy, że Rzymu nie było, okej? Ojeju. Widzowie, Rzymu tutaj nie było. Jakby co? Więc o niczym nie wiecie, że tu był jakikolwiek budynek związany z Rzymem. Lambo. 500 Robuxów, aha. To nieźle. Tutaj za 400 tysięcy mamy RTR-a. Ale tu za 60 tysięcy mamy światła. To sobie weźmy. Tutaj co mamy? Międywa lokal, czyli tu będzie kolejna mapa. No tutaj jest coś też. Też coś tam ma. To 150 tysięcy, ale Medieval będziemy, widzowie, robili w kolejnym odcinku. Spawn car. No to ja chcę Mustanga zespawnić. Ale to jest nie. Muszę kupić auto, aby je zespawnić, nie? Co to było? A, że to te. Nie wiem. Czy w środku tu już tam coś zostało? Tak, został nam ten RTR. Nam został. A i tu już Medieval, ale... Ale to jest już, widzowie, ten Medieval. To on już jest na inny film. Dokładnie po tym będzie. No szybko, niech mi się te 400 tysięcy robi na ten... RTR, ale jeju, jak dobrze, że ja nie muszę teraz chodzić. Aż się dziwnie tak czuję z tym. Ale naprawdę, to był, mi się wydaje, bardzo udany zakup. Chyba wy też tak sądzicie, nie? Że to był udany zakup. Więc... Dobrze. No, niech mi się tutaj szybko to robi. 5000 na sekundę. Sporo, no, co ja mogę powiedzieć? Sporo. Dobra, mamy. Zacięło mi. Mogę jechać tym? Mogę tym jechać? Nie mogę tym jechać, szkoda. Ale dobra, tu jest Mustang. I tu coś jeszcze będzie. Chyba. Tak mi się wydaje. A poczekaj, dałem spawn car. I dam tego Mustanga. Znaczy, co ja dałem? Roadstera chyba. RTR-a ja kupiłem. Okej, to my nie mamy RTR-a tutaj. Nie pisze. Okej. Dobra, niech nam się szybko te 600 tysięcy zbierze. Kupujemy Mustanga. I to będzie na tyle w tym odcinku. Nie jest to zbyt długi odcinek. Bo na razie 8 minut. Ale ważne, że jest, tak widzowie? No taki dziwny to był odcinek troszkę. Nie powiem, że nie. Ale chyba się cieszycie, że tyle Robloxa jest ostatnio na moim kanale. 5 dni z rzędu Roblox. Gdzie film ma minimum 10 minut. No, dwa filmy mam prawie po pół godziny, więc naprawdę sporo. A szczególnie, że no to jest mocny wysiłek dla mnie. Ale co, czego się dla widzów nie zrobi? Czego się dla widzów nie zrobi? Ojej, ten skin w tym cieniu wygląda jakby był fioletowy jakiś. Albo on może faktycznie taki jest. Ej, on jakiś faktycznie fioletowy jest. Nieźle. Dobra, już tutaj nasze prawie 650 tysięcy zrobi, to kupuję sobie Mustanga. Ford Mustang. A to jest Rustang, a ja Mustang czytam. Ja nie mogę. Dobrze, tak. Jesteś Rustang, nie jesteś Mustang. Dobra, widzowie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w kolejnym. Cześć.